Dzień dobry, Robert Winkiewicz, AgroCimex. Witam Państwa w pierwszym komunikacie sadowniczym w tym sezonie, 12 marca. Mamy piękną pogodę, po kilku dniach błyskawicznego, gwałtownego ocieplenia. Przyroda powolutku zaczyna się budzić do życia i zbliża się początek sezonu wegetacyjnego w naszych sadach. Oczywiście to nagłe ocieplenie może dawać do myślenia, kiedy rozpoczniemy sezon w sadach, nawożenie, ochronę. Natomiast prognozy na najbliższe dni, a szczególnie na najbliższy weekend są takie, że ma się znowu ochłodzić. Także spokojnie, nie ma obaw, tak szybko natura nie ruszy. Najwięcej pytań w tej chwili dotyczy sytuacji w sadach i w jagodnikach i kondycji roślin po zimie, jak te nasze sady, jagodniki przezimowały, dlatego kilka słów na ten temat, jeśli chodzi o sady, o drzewa owocowe. Michał poda więcej informacji w części jagodowej, jak to wygląda w jagodnikach. Proszę Państwa, koniec lutego i te kilka dni mroźnych, ale szczególnie nocy mroźnych, gdzie minimalne temperatury, jakie odnotowały stacje meteorologiczne, to na południu Polski nawet do minus 25-26 stopni, w centralnej Polsce minus 22, minus 23. No oczywiście obawy jak co roku o uszkodzenia w sadach, ale i w jagodnikach. Więc po tych pierwszych lustracjach można powiedzieć w tej chwili, że jeśli chodzi o jabłonie, to nie obserwujemy uszkodzeń zarówno w pąkach kwiatowych, jak i na drewnie. No, jeszcze te najbliższe 2-3 tygodnie oczywiście będą niepokojące i ryzyko takich wahań temperaturowych na pewno to przed nami. Natomiast można śmiało stwierdzić, że po tych mrozach w końcu lutego nie mamy uszkodzeń w drzewostanie, ale również i w pąkach kwiatowych. Oczywiście lokalnie można stwierdzić delikatne uszkodzenia, nadmarznięcia tkanek przewodzących przy nasadzie pąka kwiatowego, ale to lokalnie i to nie jest jakieś masowe zjawisko, tak jak to było w poprzednich latach. Dlatego nie ma obaw, tak jak to widzimy, akurat na tych krótkopędach i na pąkach nie ma żadnych uszkodzeń mrozowych, także spokojnie w jabłoniach nic złego się nie wydarzyło, jak do tej pory. W pestkowych, w wiśniach generalnie również jest wszystko ok. W czereśniach sytuacja też przedstawia się całkiem dobrze. Nie tak jak w poprzednich latach, a szczególnie w ubiegłym sezonie, gdzie mieliśmy już po zimie mieliśmy dużo pąków kwiatowych przemarzniętych i uszkodzonych, ale również i krótkopędy. W tej chwili po lustracji w sadach czereśniowych możemy stwierdzić, że pąki kwiatowe są zdrowe, nie przemarzły. Pojedyncze gdzieś te pączki są nadmarznięte, ale w większości są to zdrowe, zielone pąki kwiatowe. Również drewno jest w całkiem dobrej kondycji. Może za wyjątkiem niektórych odmian czy na niektórych stanowiskach również ta podstawa pąka jest troszeczkę nadmarznięta, ale bez obaw. Z początkiem sezonu będziemy polecali te zabiegi, pierwsze zabiegi wczesnowiosenne, tradycyjnie zasilające, regenerujące ewentualne właśnie te nadmarznięcia, szczególnie tu w czereśniach, tak jak powiedziałem wcześniej, po to, żeby poprawić przewodzenie i wody, i składników pokarmowych na samym początku wegetacji, będziemy polecali nawożenie potasowe. Póki co oczywiście nie ma obaw tutaj nie ma podstaw do jakiejś tragedii i stresu. Miejmy nadzieję, że nic złego się już nie wydarzy do początku sezonu, do początku wegetacji. Jeśli chodzi o glebę, proszę Państwa, oczywiście w tej chwili ta gleba tylko na kilka centymetrów rozmarzła. W głąb wciąż jest gleba zamarznięta. Mierzyliśmy to, jest gleba zamarznięta, była zamarznięta do 50 cm w głąb, więc to jeszcze kilka dni potrwa, zanim ta gleba rozmarznie. Oczywiście ta wierzchnia warstwa już rozmarza, stąd widzimy w wielu sadach, że jest szczególnie na tych cięższych glebach, na cięższych stanowiskach, że tej wody jest znów zbyt dużo.
i trochę to potrwa, zanim te stanowiska się osuszą. Na pewno nie jest to korzystne, szczególnie po tak mokrym sezonie 2017. Jeśli chodzi o zalecenia na najbliższe dni czy tygodnie, jeśli chodzi o nawożenie czy zabiegi ochrony, oczywiście jest jeszcze zbyt wcześnie, będziemy sygnalizowali te zabiegi w następnym komunikacie. Jedyne, co można przypomnieć, zakomunikować, to ochrona, szczególnie tych młodych sadów jabłoniowych, tych młodych kwater, ochrona bezpośrednio po cięciu tych kwater przed chorobami kory drewna, szczególnie przed rakiem drzew owocowych, także pamiętajmy o tym, żeby bezpośrednio po cięciu tych najmłodszych kwater wykonać zabiegi. Jest na plusie, można zabiegi zapobiegawcze wykonać właśnie w tych sadach, żeby zabezpieczyć te wszystkie rany po cięciu przed tymi wiosennymi infekcjami przez choroby kory i drewna. Jeśli chodzi o ten sezon i komunikaty, to jak co roku to jest infokarta. Już infokarta jest w sprzedaży, więc zachęcamy do tego, żeby przedłużać abonament. Będziemy sygnalizować wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony i nawożenia. Oczywiście te komunikaty w formie filmowej, tak jak w ubiegłym sezonie, będziemy dla Państwa regularnie przygotowywać i publikować. A to, co jest nowością od tego sezonu, to wsparcie w tych naszych działaniach doradczych przez doradcę holenderskiego. Znany w Polsce Jos de Wit w tym sezonie będzie z nami współpracował i pomagał nam w przygotowywaniu najważniejszych zaleceń dotyczących agrotechniki sadów.